Szanowny Książę Kardynale, Magnificencje, Panie Rektorze Uniwersytetu Jagiellońskiego, Książę Rektorze Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, Wysoki Senacie, Panie Wojewodo, Panie Marszałku, Panie Profesorze, twórco tych wspaniałych, inspirujących budynków uniwersyteckich, Szanowni Państwo. Padło tutaj już bardzo wiele pięknych, mądrych, niezwykle inspirujących słów związanych z wydarzeniem, którego jesteśmy dzisiaj nie tylko świadkami, ale uczestnikami. Pozwolą Państwo, że nawiążę do tego obrazu, który pojawił się w słowie Pana Wojewody, do tej otwartej księgi. Księgi, która jest otwarta, w której jest już wiele rzeczy zapisanych, ale jednocześnie otwarta na ciągłe nowe zapisy. W tej księdze znajdziemy zapewne zapis o świętej królowej Jadwidze, patronce dzisiejszego dnia, wyniesionej do chwały świętych 25 lat temu przez świętego Jana Pawła Wielkiego. Ona miała wizję. Wizję Europy, świata, człowieka. I dla tej wizji umiała się poświęcać. Poświęcać także osobiste życie i to, co byśmy nazwali dzisiejszym językiem, własne projekty życiowe. Bo uważała, że dla wielkich rzeczy, o których mówi krzyż, trzeba umieć zrezygnować także z siebie. Ten moment jej życia podkreślał 25 lat temu bardzo wyraźnie Jan Paweł II. To dzięki niej właściwie zostały nakreślone granice współczesnej Europy, która dzięki jej poświęceniu i oddaniu się Chrystusowi na Litwie i w tym wielkim ówczesnym księstwie litewskim stała się ziemią chrześcijańską, będącą, stanowiącą wyraźną granicę wobec tego, co dzisiaj określamy coś innego kulturowo od kultury zachodniej śródziemnomorskiej. Jej to zawdzięczamy. A wszystko dlatego, że w tym krzyżu, o którym mówił tak pięknie Jan Paweł II 25 lat temu, ona odkrywała wielkie inspiracje, by nie tylko siebie tworzyć, ale tworzyć świat. To jest coś niezwykle ważnego również dzisiaj. Księga budynków uniwersyteckich, które mają powstać jako całość, bo już jeden przecież jest. To księga ciągle otwarta na nowe zapisy, ale przecież mająca swoje już pierwsze zapisy, to swoisty palimpsest, który powinien się tworzyć, właśnie dlatego, że ta księga jest otwarta ku górze, ku niebu, z którego płyną najpiękniejsze, najbardziej szlachetne dla każdego człowieka inspiracje. Nieszczęściem współczesnej kultury jest to, że na te inspiracje chce niekiedy za wszelką cenę i ku własnej zgubie być zamknięta. To w tym kluczu trzeba rozumieć ten wielki ból, wielokrotnie wyrażany w słowach Jana Pawła II, także Benedykta XVI, że współczesna kultura, współczesny człowiek chce żyć tak, jakby Pana Boga nie było. Ale przecież odrzucając Boga, odrzuca także samego siebie. W
tej kulturze, tak jak ona jest, wielowątkowej, współczesnej, trzeba wrócić do tego wielkiego zamysłu królowej Jadwigi, która wiedziała, nie będzie uniwersytetu, nie będzie tej wielkiej instytucji dzieła ducha średniowiecza, jeżeli uczelnia krakowska będzie tylko i wyłącznie na poziomie akademii, bez wydziału teologicznego. To znaczy bez celowego otwarcia się na niebo i na to wszystko, co niebo mówi o świecie i o człowieku. Tak powstał Uniwersytet Jagielloński, matka wszystkich uczelni naszej ojczyzny. Spadkobiercą duchowym tego wymiaru, tej idei jest Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. I stąd wielkie życzenie dla tej uczelni, ale także dla wszystkich uczelni Krakowa i Polski i Europy. Będąc otwartym na inspiracje z nieba, tworzył pełnego człowieka, świadomego swych możliwości, ale także świadomego tego, czym jest jego wolność autentyczna, odpowiedzialna, dzięki której buduje się on sam, ale także Rzeczypospolita Polska. I Rzeczypospolita Polska, która jest członkiem wielkiej europejskiej wspólnoty. I tutaj myślę nie tyle w kategoriach pewnych politycznych, aktualnych jej urzeczywistnień, ale o pewnej wspólnocie kulturowej. Wielkie zadanie, które stoi przed uczelnią, szukającą dla siebie, dla urzeczywistnienia tych wspaniałych, wzniosłych celów, tak koniecznych dla niej przestrzeni. I dlatego prośmy Boga, aby te przestrzenie jak najbardziej szybko mogły powstać. By ta księga była jak najbardziej otwarta, już jak najszybciej, by w niej znajdujący się profesorowie, wykładowcy, studenci mogli odnajdywać nie tylko prawdę dla siebie, ale tak wspaniałą, głęboką prawdę, która będzie niosła ich na cały świat z orędziem jak najbardziej głębokiego i prawdziwego humanizmu. Tego humanizmu, który nie zrozumie się. I taka jest przecież prawda o Europie bez krzyża Chrystusa. Tego humanizmu, który przed wiekami urzeczywistniała na polskiej ziemi niezwykła postać, która przybyła do nas z Węgier. Tego humanizmu, który takimi wspaniałymi, złotymi zgłoskami zapisał się w ostatnich dziesięcioleciach dziejów Polski, Europy i świata. Dzięki Janowi Pawłowi II. Te dwie postaci, królowa Jadwiga, Jan Paweł II, niech patronują temu uniwersytetowi. Niech inspirują tych wszystkich, którzy będą chcieli czytać księgi życia w niej zawarte i o niej, o tej księdze życia, czy o tych księgach życia poświadczane. I niech w tym wszystkim będzie królował Chrystusowy Krzyż, o którym 25 lat temu pod Wielką Krokwią Zakopanem Jan Paweł II mówił, że trzeba go bronić.
I o tym krzyżu, o którym mówił 25 lat temu tutaj na krakowskich Błoniach, wskazując, jak zapatrzenie się w ten krzyż rodzi miłość. Rodząc miłość, rodzi człowieka i daje początek naprawdę wielkim dziełom. Szczęść Boże, księże rektorze, szczęść Boże, panie profesorze, w tworzeniu tej księgi materialnej w postaci tych budynków, a jednocześnie tej księgi ducha, którego na pewno są spragnieni obecni i przyszli pracownicy i studenci tej uczelni. Szczęść Boże.